Dzień dobry, kochani. Nie uwierzycie, skąd się z wami witam. Słuchajcie, jestem z rodzicami. Uwaga, uwaga, uwaga. Jestem z rodzicami w Rzymie. W życiu jeszcze nie byłam we Włoszech i podjęliśmy decyzję mega spontanicznie, siedząc przy wielkanocnym stole. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się gdzieś wyrwać. Ja oczywiście zaczęłam się zastanawiać, wiecie, uczelnie, pracę i tak dalej, ale udało się. Ogarnęliśmy i jestem przeszczęśliwa. Słuchajcie, o tam biegnie jakiś pan, ale to chyba nie maratończyk, bo jest maraton w Rzymie. I wyobraźcie sobie, że przylecieliśmy. Będziemy tutaj 5 nocy, 4 pełne dni. Dzisiaj zaczyna się nasz pierwszy. Wczoraj przylecieliśmy tutaj, to byliśmy koło pierwszej, także już wam nic nie nagrywałam. No i sam lot mieliśmy, słuchajcie, z Warszawy. Więc moi rodzice musieli dojechać z Bydgoszczy, ja musiałam dojechać z Poznania, więc wczorajszy dzień generalnie był dość mocno w podróży i potem, wiecie, na lotnisko, trasa i naprawdę dojechaliśmy tutaj o pierwszej. Poszliśmy tylko coś zjeść do jakiejś lokalnej knajpy, no w nocy. Na jakiejś lokalnej knajpy, na jakiejś panini o pierwszej i wiecie, i siuziu. I dzisiaj, słuchajcie, budzik 9:30, w dzień wolny, w niedzielę. Jest piękna pogoda, dzisiaj 24 stopnie, zaraz wam pokażę, rakieta. I idziemy zwiedzać Rzym, jestem taka podekscytowana, naprawdę marzę o pizzy, makaronach, marketach. Wszyscy z Nowości Pyszności to wiedzą. I po prostu podobno tutaj każda uliczka jest piękna, a i o winie. Wszyscy opowiadali nam, że nam mega zazdroszczą, także strasznie się cieszę, pierwsza pizza we Włoszech. I zabieram was ze sobą. Jeszcze jedna rzecz jest taka, jakbyście pytali i zauważyli, bo tego wam jeszcze nie pokazywałam, zrobiłam paznokcie, bo słuchajcie, wyszłam z założenia, że moje dłonie się często pojawiają, zwłaszcza na Nowościach Pyszności, jak pokazuję wam z Nowości i wiecie, to jest wpisane po prostu w to zajęcie, ja muszę mieć ładne dłonie, więc patrzcie, jak będziecie zainteresowani, to wam napiszę, gdzie robiłam w Poznaniu, a wyglądałem tak. I postawiłam na kwadraty, to jest do dziewczyn, wybaczcie chłopaki. I to jest taki kolor takiej ciemnej śliwki, coś takiego. I stwierdziliśmy, że jest piękne i zrobiłam go w macie. Także tak, jakby ktoś pytał, to nie urosły mi od tych 2 tygodni, kiedy się nie widzieliśmy. Powiem wam jeszcze, na jakiej jestem ulicy i pokażę wam widok z okna. Że zielona jest na ulicy. Dobrze, mamo. Dobrze, mamo, pokażę, że jest zielona. Jestem z rodzicami. Nie byłam, słuchajcie, od kilku lat z rodzicami na wyjeździe. Jesteśmy tylko w trójkę. Więc dzisiaj nie Michał, dzisiaj nie dziewczyny, tylko jestem z rodzicami, więc będzie śmiesznie. Tak ich przeciągnę po całych Włoszech, że po prostu... Słuchajcie. Jesteśmy na ulicy. Piazza Santa Croce in Jerusalem. Właśnie tutaj. I pokażę wam, jak wygląda widok z okna. No patrzcie, dzisiaj ma być 24 stopnie. Co prawda w Polsce też jest teraz cieplutko. I jest około 21-22. Ale jak tu jest zielono. Dobra, oczywiście nasze zwiedzanie zaczynamy od... to jeszcze wam pokażę, o, jakbyście nie widzieli wcześniej. Paznokcie. Zaczynamy od śniadania, bo mamy, słuchajcie, 11, jeszcze nic nie jedliśmy. Jesteśmy no, w takiej knajpce, nie wiem, czy coś wam to powie, zaraz wam pokażę okolice. Wzięliśmy na rozpoczęcie prosciutto do podziału i słuchajcie, kawki wleciały, no bo we Włoszech to kawka. Także tak wygląda menu, jeżeli ktoś jest zainteresowany i coś rozumie więcej niż ja, ale teraz musicie zobaczyć to. Przeszliśmy się tamtym parkiem, co widzicie, także super. Jest pięknie. No i wjechało. Moi rodzice po prostu się osikają, także przyzwyczajcie się, że będą się śmiali ze mnie. Słuchajcie, co ja zamówiłam nam? Ja nam zamówiłam prosciutto, taką do, wiecie, do podziału na posmakowanie pierwsza pizza we Włoszech. Także lecimy z tym, potem wam powiem, czy była dobra. Super. Smacznego, kochani. Kochani, jesteśmy po pizzy. Było super, robię teraz fotkę rodzicom i zwiedzamy dalej. Jest taki młyn, że zamknęli przejście na drugą stronę ulicy, bo tutaj trwa maraton i my teraz stoimy na środku za takimi barierkami i czekamy, aż otworzą przejście tu, wtedy maratończycy wahadłowo nie będą biegali, tylko będą biegali po drugiej stronie i tak robią non-stop, z tamtej strony przynoszą ludzi nad boki. A to też ładne. I to ładne. I to też ładne. Ale to musi być przyjemne. Wow, podziwiam naprawdę, to jest moje marzenie. 42 km. Ale pięknie. Teraz stańcie razem. Ale pięknie. Na mury, no dobra, ile ludu, co? Dobra, kochani. No, zrobiła nam się już 13. Pora na doładowanie. I jest tak gorąco, 22 stopnie, słuchajcie. Mam zimne białe winko. Mój tata ma zimne piwko, moja mama ma Fantę, uwaga jaką, lemon, nie ma takiej w Polsce. Dostaliśmy chipsy, też nie zamawialiśmy.
I słuchajcie, pani kelnerka do mnie I love your nails powiedziała, że bardzo się podobają, także także chyba komuś też wpadły w oko, bardzo miło. I jesteśmy sobie na takim placyku, jest gorąco i wasze zdrówko. Spacerujemy sobie i tam jest, ale nie wiemy co chodzi, to jest kufina, czyli kuchnia, kusina. Jest Ikea. Ja nie wiem, czy to jest tylko wyposażenie do kuchni, no jak to tutaj? I jak to się odbiera dostawy? Nie wiem o co chodzi. Możemy zobaczyć. Czy tam są na przykład tego klopsiki, jak myślicie, jak obstawiacie? To jest, słuchajcie, Ikea, ale jakaś taka mała, tylko... A, i ona jest... Nie wiem o co tu chodzi, ale słuchajcie, to jest normalnie sklep. Szok. Ciekawe. Czyżbym znalazła mój sklep? O, uwielbiam. Czy oni mają lody? Czy oni mają lody Lindora? Czy ja je chcę? Chcę. Wszystko tu jest. Praliny, czekolady. Wszystko. No to jest mój sklep. Po prostu wysepki. Super, co? I lody Lindor. Patrzcie, pistacja, latte. I takie rożki można mieć fajne. Dobra, z lodami Lindor w dłoni dotarliśmy pod Panteon. Wchodzimy do Panteonu razem z tysiącem innych ludzi. Trzeba mieć ukryte ramiona. Jakby co, jakby ktoś był zainteresowany. Trzeba zawsze zakryć przed wejściem. Ale miałam się to zobaczyć. I co? Wejść poszukać włoski mak? Jaki to jest ładny McDonald's, słuchajcie. Hit, jak to jest czyściutko i w ogóle. Patrzcie, tak wygląda menu w maku. A? Zatrzymaj się. Double cheeseburger. Pozdrawiam Michała. Będziemy przechodzili przez ten most i szli na plac Świętego Piotra. Pogoda daje czad. Przez rzekę Tybr. Tata mój się wczuł, wiecie, w mojego vloga. W rolę przewodnika i będzie mi tutaj wtrącał i wam ciekawe i ważne informacje. Dzięki za to. Dotarliśmy. Ten płot tutaj to jest granica państwa między Włochami a Watykanem. Więc zaraz przetransportujemy się do Watykanu. Słuchajcie, chcemy wejść do bazyliki. I słuchajcie, przed nami jest jakieś tysiące ludzi. Ja nie wiem, jak to zrobimy. 15. I wejdziemy z jakieś 300 lat, no. Słuchajcie, nie było tak źle. Myśleliśmy, że będziemy 2-3 godziny. 2-3 godziny stać? A staliśmy gdzieś. No ja z pół godziny. Pół godziny. Z pół godziny mniej więcej. I weszliśmy, nie chcę mówić głośno, bo wiecie, nie wypada tutaj. Jesteśmy w Bazylice Świętego Piotra. Jest na bogato. Są też tłumy ludzi. Jak widzicie zresztą. No i generalnie tak to się prezentuje dla tych, co jeszcze nie mieli okazji być. My dla was poczekaliśmy w kolejce, żeby wam pokazać. Specjalnie. Tu jest wyłączony środkowy pas ruchu. I idziemy tam do samego centrum. Tak to wygląda. Pogoda się trochę popsuła, zrobiło się trochę chłodniej. Słonko jest za chmurką i w ogóle. Jesteśmy już po wizycie w Bazylice. Ja się przebrałam na taki średni rękę teraz. I szukamy teraz jakiejś knajpy, w której chcemy zjeść. I byliśmy właśnie w Carrefourze. Kupiliśmy, patrzcie, chipsy z polecenia moich przyjaciół. Że podobno to są najlepsze, ich nie ma w Polsce. Więc będę testować i mamy też Pringlesy. I idziemy gdzieś usiąść, bo nogi nam wchodzą w dupę. Zrobiliśmy około 20 km i już po prostu nie możemy. Więc testujemy. Dobre? Co powiesz? Dobre. Tata mówi, że dobre, no więc wierzę mu. Dotarliśmy do jakiejś włoskiej knajpki. Nie szukam nic na mapie. Wiecie, że idziemy konkretnie w jedno miejsce, dlatego że no nie, chyba byśmy tam nie dotarli, już nam nogi po prostu odpadają, więc weszliśmy do jakiejś. Wzięliśmy rigatoni, bodajże z jakimś mięskim i sosem. I jakąś pizzkę będziemy testować z... Jest anchoa? Miało być anchoa, chyba z anchoa. I szynką, i oliwkami, i tak dalej. Byliśmy w tamtym lokalu i powiem wam, że generalnie było tak sobie, bo wyszliśmy tam, byliśmy głodni i tak dalej, ale tak średnio. Makaron jeszcze spoko, ale wiecie, ciężko zrobić, żeby makaron rigatoni bodajże śmietanowy z mielonym był zły, ale pizza była taka sobie, taka gruba i generalnie ta rano była dużo lepsza, także będziemy szukać kolejnych spoko miejscówek, ale po prostu byliśmy głodni. Teraz patrzymy w piekarni, co mają fajnego i idziemy sobie dalej zwiedzać. Już widzę Cantusini,
To są pokażę. I to są pyszne włoskie ciasteczka, tak? My kupiliśmy je w Lidlu kiedyś. No i dużo ciach. Myślę, że coś tu się wybierze, czego u nas nie ma. Mama, widzisz już coś? Ty zastanów, co to jest. Co to jest? No. Mini cannoli siciliani. Zaraz się zapytamy. Są jeszcze takie mini cuda w pizzę. Jakieś słodkości, coś wybierzemy. To jest ogrom. Nie wiedziałyśmy, co wybrać z mamą. Wzięliśmy cztery jakieś mini i będziemy testować. Kto wyciąga jakieś? Pokazuj, testuj. Cztery różne. To z żółte, łódeczka. To jest łódeczka z lemonowa, z tego co wiem, czyli cytryna. Teraz mamy takiego rożka z Nutellą. Coś takiego teraz wchodzi. I jeszcze coś takiego. I takiego pistacjowego. Także jemy i idziemy dalej, bo to jest dużo do zwiedzenia. Ej, słuchajcie, to jest niespodzianka, to jest dobre. To ma w środku takie mięciutkie. To wam polecam, byście byli we Włoszech. Rodzice się śmieją, że ja albo jestem w telefonie i robię relacje na Instastory i fotki, albo jestem, albo nagrywam. Przecież po prostu mi ręka spada, słuchajcie, to wszystko jest dla was. Żebyście ze mną byli we Włoszech. Jak wam się podoba? O, proszę, tam pokazuję plus 22 stopnie. To nieprawda, bo już jest tak około, myślę, 17, ale wciąż jest przyjemnie. Gdzie my się wdrapaliśmy? Jesteśmy w drodze na schody hiszpańskie, takie popularne w Rzymie, ale po drodze, podróżując stamtąd, mój tata wyczaił te schody i stwierdził, że pora na przystanek. Byliśmy tam w Carrefourze, kupiłam troszkę słodkości, takich co u nas nie ma. I chwilowy odpoczynek. Tam jest piękny widok, zaraz wam przybliżę i strasznie przyjemnie jest. Jest przed 20 i jest po prostu magicznie. Patrzcie, jak tam jest pięknie. No w ogóle jest super. Jest po 20, spacerujemy sobie i słuchajcie, jakie znaleźliśmy miejsce. Zobaczcie, tu płynie czekolada. Tu można kupić lody albo czekoladę, wiecie, praliny i tak dalej. Ale tu jest kolejka, słuchajcie, przed wejściem stoją ludzie. I ja nie mogę, no nie mogliśmy się dostać tutaj, ale pięknie. Naprawdę, nie wiem właśnie, zastanawiam się, już idę. Mamy koło 21 i jesteśmy na schodach hiszpańskich. Mój tata powiedział, że oglądał taki program i że na te schody trzeba przyjść, bo wszyscy tu siedzą. Dowód, rzeczywiście wieczorem. Rzeczywiście wszyscy coś jedzą, tu piją, wszyscy tu siedzą. My mamy prowiant, czyli Pringles oryginalne. Kole ze stewią. Ja mam na sobie tylko cienki sweterek, jest mega przyjemnie jak na tę godzinę. Także jesteśmy poturbowani, zrobiliśmy około 18 km dzisiaj już, także myślę, że całkiem niezły wynik. Ciągle coś jemy, więc mamy energię z tego, ale naprawdę nogi wchodzą nam w tyłek. Jest tutaj co zwiedzać, także super, strasznie się cieszę.